Planowane wyjazdy podczas tegorocznych wakacji i urlopów pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Zagrożenie chorobą COVID-19 sprawiło, że przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia zostały wprowadzone obostrzenia. Tuż przed wakacjami wiele z nich zostało zniesionych, jednak wiele zasad bezpieczeństwa nadal obowiązuje. Wypoczynek w formie plażowania, przebywania na obozach i koloniach jest oczywiście możliwy, ale musimy zawsze pamiętać o tym, że podstawową zasadą jest próba zachowania dystansu społecznego. My zawsze mówimy, że to odległość metra lub dwóch metrów, szczególnie w kontakcie z osobami obcymi, to powinna być podstawa naszych zachowań. My nie mówimy o tych ograniczeniach w przypadku rodzin, osób przebywających na stałe wspólnie, natomiast w momencie kontaktu z osobami obcymi to powinno być oczywiście podstawą, a więc unikajmy dużych skupisk, starajmy się wypoczywać tam, gdzie możemy zachować tą przestrzeń. Zasady, które chronią przed zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2 nie są trudne do spełnienia, lepiej więc ich przestrzegać, żeby zachować zdrowie, tym bardziej latem, kiedy czujemy więcej swobody. Czyli zachowanie dystansu między osobami, czy też prawidłowe używanie maseczki, czy też jakiejś chustki, która zasłania nos i usta. Nie wystarczy zasłaniać tylko ust, co zresztą widzimy gdzieś bardzo powszechnie, albo w ogóle widzimy osoby, które tej maski nie używają. Pamiętajmy, że musimy dbać o higienę rąk, o częste ich mycie. Jeżeli nie mamy dostępu do wody i mydła, to pamiętajmy o tym, że możemy korzystać ze środków do dezynfekcji rąk, które zapewnią nam ochronę. Wiemy już wszyscy o tym, że koronawirus przenosi się drogą kropelkową, czyli powinniśmy przestrzegać pewnych zasad, to znaczy oczywiście myć ręce myć bardzo dokładnie i spody, i wierzchy, i przestrzenie między palcami, i kciuki, i paznokcie też dokładnie, a również i nadgarstki, ale też powinniśmy zachowywać tą odległość. Mimo wciąż trwającej pandemii jest możliwa organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego, do którego są zobowiązani organizatorzy. Między innymi mniejsza musi być liczebność grup dzieci na obozach i koloniach, konieczne jest też zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla pracowników i uczestników oraz dezynfekcja pomieszczeń i przedmiotów. Pierwsze, to jest transport, czyli trzeba wybrać takie miejsce zbiórki, gdzie będzie możliwość zachowania dystansu społecznego. Druga sprawa jest taka, że jeżeli będą w trakcie transportu dzieci na wypoczynek jakieś postoje, no to też, żeby je organizować w takich miejscach, gdzie styczność z ludźmi będzie ograniczona. No oczywiście tutaj rekomendujemy, aby dziecko na wypoczynek dowieźć samemu. No, organizator generalnie będzie miał więcej tutaj problemów z tego względu, że po pierwsze będzie musiał wybrać takie miejsce, taki obiekt, gdzie albo będzie on tylko przeznaczony na wypoczynek, albo też zostaną wydzielone strefy dla grup zorganizowanych. No, mamy też ograniczenia związane z metrażem na jednego uczestnika wypoczynku. Jeżeli chodzi o obozy i kolonie, no to jest 4 metry kwadratowe w pokoju, przy czym maksymalna liczba osób w pokoju to 4 osoby. Trochę lepiej jest, jeżeli chodzi o obozy pod namiotami, z tego względu, że tutaj należałoby przyjąć ten wskaźnik 4 metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o pomieszczenia i namioty sypialne. Dla wszystkich, zarówno uczestników, jak i pracowników, muszą być dostępne środki dezynfekcyjne. My zwracamy uwagę na to, aby higiena rąk była jednak zachowana, bo przecież na dłoniach bardzo często przynosimy czynnik zakaźny. W tej chwili boimy się bardziej koronawirusa, a zapominamy chociażby o takich chorobach nazywanych popularnie chorobami brudnych rąk. Mycie rąk jest naprawdę konieczne i potrzebne, ponieważ zatrucia różnego rodzaju pokarmowe, które możemy przechodzić podczas upałów, również są bardzo uciążliwe. Zasady sanitarne w czasie organizacji letniego wypoczynku powinny być także przestrzegane przez organizatorów podczas posiłków. Rekomenduje się, żeby te posiłki były, jakby tutaj żeby zastosowano zmianowość tych posiłków, żeby grupy się nie stykały. Natomiast w przypadku obozów pod namiotami są takie wytyczne, żeby jakby każda grupa miała oddzielne miejsce do spożywania posiłków. Mówi się również o tym, żeby rezygnować z samoobsługi, żeby powiedzmy potrawy podawać już gotowe na talerzach, rozporcjowane.
Ważne jest właściwe przechowywanie żywności i zachowanie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków. Pamiętajmy, aby do przygotowywania posiłków oczywiście zadbać o to, żeby przedmioty, których używamy do przygotowywania posiłków, jak i też ręce były myte, a i nawet powierzchnie, jak i ręce dezynfekowane. Pamiętajmy też, żeby wszelkiego rodzaju produkty były przechowywane w odpowiedniej temperaturze, czyli mówimy tutaj o tym zakresie temperatur, które są dosyć groźne, od 5 do 60 stopni. To są te temperatury, w których drobnoustroje bardzo często i w dosyć szybki sposób się namnażają. Dlatego produkty, które przechowujemy w lodówce, powinny być przechowywane w temperaturze poniżej 5 stopni. Pamiętajmy o tym, żeby oddzielać produkty ugotowane od produktów surowych. I pamiętajmy także o tym, że kwestia przygotowania posiłków na ciepło powinny być to rzeczywiście temperatury nawet powyżej 70 stopni, bo wtedy mamy tą możliwość, że drobnoustroje chorobotwórcze będą przez tą obróbkę termiczną zabite. Odpowiednie przygotowanie dzieci do pobytu na zorganizowanym wypoczynku letnim, kolonii lub obozie spoczywa także na rodzicach i opiekunach. Jeżeli chodzi o rodziców, w tym roku spoczywa na nich obowiązek dostarczenia kilku dodatkowych dokumentów, takich jak oświadczenie, czy dziecko jest zdrowe, jak oświadczenie, czy dziecko przebywało, czy w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku dziecko nie zamieszkiwało lub nie przebywało z osobą, która jest w kwarantannie. No dodatkowo myślę, że organizator w tym roku będzie sobie życzył zgody na pomiar temperatury, jak też deklaracji na to, żeby w ciągu 12 godzin od momentu wystąpienia jakichś niepokojących objawów, głównie zwłaszcza choroby zakaźnej, żeby to dziecko po prostu rodzic mógł odebrać w ciągu 12 godzin. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia, możliwość zakażenia się koronawirusem podczas kąpieli w jeziorze lub morzu jest niewielka. Na plaży jednak należy zachować dystans społeczny wobec innych odpoczywających. Na Warmii i Mazurach Państwowa Inspekcja Sanitarna w tym sezonie nadzoruje 39 kąpielisk. W kąpieliskach oznaczana jest głównie mikrobiologia. Badamy czystość wody w kąpieliskach w zakresie obecności bakterii kałowych, Escherichia coli, enterokoki. Te dwa parametry są oznaczane, jak również wizualna ocena jakości wody w kąpielisku prowadzona przez organizatora, głównie pod kątem zakwitów sinic. W przypadku zakwitu sinic zawsze zamykane są kąpieliska i wydawana jest decyzja o zakazie kąpieli, ponieważ kąpiel w akwenie, w którym kwitną sinice, zagraża zdrowiu. Głównie ze strony skóry, czyli egzemy, wysypki, ale również ze strony układu pokarmowego. Gdy przypadkiem pływając napijemy się takiej wody, w której są toksyny sinicowe, możemy mieć dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Każdy, kto chce wiedzieć, czy kąpielisko jest otwarte i czy jakość wody nadaje się do kąpieli, może m.in. takie informacje sprawdzić w internetowym serwisie kąpieliskowym prowadzonym przez Główny Inspektorat Sanitarny. W takim serwisie możemy znaleźć wszystkie potrzebne informacje, które nas interesują, jeżeli wybieramy się na wypoczynek letni na danym akwenie wodnym. Czy jest to kąpielisko, czy jest tam ratownik, jaka jest jakość wody w danym kąpielisku, jaka jest infrastruktura, kto jest organizatorem danego kąpieliska, jaka stacja powiatowa sprawuje nadzór nad tym kąpieliskiem. Na każdym kąpielisku strzeżonym są także umieszczone tablice informacyjne pomocne w uzyskaniu informacji o temperaturze wody, jej jakości, sile wiatru, organizatorze kąpieliska i stacji powiatowej sanepidu, która sprawuje nadzór. Przebywanie nad wodą powinno się odbywać nie tylko z zachowaniem zasad profilaktyki zakażeń koronawirusem, ale także zasad profilaktyki utonięć. Warto też pamiętać o ochronie skóry przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Kremy z filtrem, odzież, kapelusz, okulary przeciwsłoneczne i to jest ta podstawa, o której zawsze powinniśmy pamiętać. Dobrze by było zwrócić uwagę na znamiona, które mamy na swoim ciele, zwłaszcza te, które mają kształty nieregularne czy zmieniające się barwy, bo to jest dość istotne, jeżeli mówimy o czerniaku skóry i to ma akurat tutaj największe znaczenie. Jeżeli wybieramy się na plażę, nie byliśmy u dermatologa, nie skonsultowaliśmy takiego znamienia, warto by było go albo zakleić plastrem, albo zastosować krem z filtrem o najwyższym UV.
Przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym chronić należy także głowę i oczy. W okularach z filtrami nasze źrenice zwężają się, a przez to do naszego oka wpada mniej promieni słonecznych. Jeżeli mamy szkła bez filtra, to oczywiście przy ciemniejszych okularach wpadają nam promienie do oka i mogą działać niekorzystnie na nasz wzrok. W związku z tym, jeżeli mielibyśmy wybierać okulary, warto by było się zorientować, czy rzeczywiście mają one filtr UV przynajmniej o wartości 400. Tegoroczne wakacje to jednak czas obaw przed zakażeniem się koronawirusem, dlatego w środkach transportu publicznego, którymi przemieszczamy się w różne miejsca, konieczne jest zasłanianie nosa i ust. W miejscach publicznych, tam gdzie jest wiele osób, to jednak ta maseczka na twarzy powinna się znajdować. Ona chroni przed zakażeniem innych osób i w pewnym sensie również chroni też i nas. Więc to jest też kolejna rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Zasłanianie nosa i ust, jak również zachowanie dystansu na przynajmniej 1,5 metra jest nadal obowiązkiem także podczas robienia choćby zakupów w sklepach i na targowiskach, które latem dużo chętniej odwiedzamy ze względu na dostępność świeżych, sezonowych owoców i warzyw.